Siema ziomki i ziomale, witam Uksantora na kanale. Witam w takim filmiku próbnym, który bym nazwał bardziej nie bitwą World of Tanks, tylko test performance, żeby sprawdzić jak to się nagrywać będzie, jak to chodzi. Na razie widzę, że mam w czasie nagrywania 30 fps-ów, ale w grze mam 45 fps-ów w programie do nagrywania. I dali tutaj, chyba jakiś event jest związany z mistrzostwami piłki nożnej. Grę mam ustawioną, zaraz zobaczę na jakie ustawienia, bo już nie pamiętam. Graficzne ustawienia mam na wysokie, tak więc procesor naprawdę daje rady. I zaczynam bitwę, rozpoczynam. Dołączanie World of Tanks widzę bardzo szybko, dołącza do bitwy. Wczytuję się. Dołączyło mnie z trzema czołgami tylko. O, a co to? Ja mam piłki strzelać? Ale dobra, nieważne. Czy ja mam strzelać do tej piłki? Czy nie? Zaraz zobaczymy. O co tu chodzi? Tak czy inaczej, to jest filmik Test Performance. Mam 70 fps-ów w trakcie nagrywania. Bardzo, bardzo ładnie. Cudownie. Podoba mi się to. Mogę nagrywać swobodnie. Czy ja mam strzelać do tej piłki? Nie, ja mam tą piłkę. O, sakra. Tą piłkę to trzeba wbić. Ale można do niej strzelać też. O, sakra, jakie dziwne. Ja pierdzielę. To te czołgi też mogą strzelać do mnie oczywiście. Dobra. Ho, 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 ho. Ale gra, ja pierdzielę. Ale fajnie to wygląda, bo nigdy w życiu nie grałem w grze z taką ilością klatek, a co dopiero jeszcze w czasie nagrywania z taką ilością klatek. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra. Ciekawe, czy w tą piłkę można strzelić? Tak, można, ale nie wiem, nie trafiłem chyba. Ale gra, ja pierdzielę. Strzeliłem w piłkę, rzeczywiście. Można nią strzelić i pewnie chodzi o to, żeby trafić w bramkę, tylko która bramka moja? Chyba to jest moja bramka. Dobra. Nie trafiłem oczywiście. O sakra. Ale gra. Ja pierdzielę. Co to za event zrobili piłkarski? To nie jest podobne w ogóle do World of Tanks. Ja pierdzielę. A czołgów pewnie się nie da nawet uszkodzić, jak się strzela. Chociaż zaraz zobaczmy. Autocelowanie zrobili na prawym przycisku myszy. Drużyna przeciwna zdobyła bramkę. No, zerwał mi gąskę. Ja pierdzielę. Ale ładnie to chodzi. Tak więc test performance bardzo ładnie. Nawet nie wiem, która bramka jest moja. Chyba muszę strzelać do zielonej. Gąska. Gąsienica naprawiona. Zdejmiemy gąskę temu. Ale gra, ale FPS-y mi się podobają, normalnie można grać z taką kartą graficzną. O, chciałem strzelić w piłkę, a strzeliłem. O, prawie było wbite. Nie trafiłem w piłkę. O, piłka leci. Wybili piłkę. Naprawdę trzeba mieć skilla, żeby tak. Gol! Wygraliśmy, dobra, to nasze. Czyli ta bramka jest moja. Niebieska bramka jest moja. Czyli chodzi o to, żeby trafić w tamtą bramkę. Dobra. No ale tyle FPS-ów to ja w życiu nie miałem na komputerze. Widać, procesor mam bardzo dobry do tego. A karta graficzna nie dawała rady. Ho, 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 ho. Jedziemy z tą piłką, jedziemy z tą piłką. No, event ciekawy i nawet dobrze to wygląda. Gąskę mi zerwali. Ale HP widać nie ubywa. Nie ubywa podczas tej rozgrywki. Tak więc można spokojnie grać nie ginąc. Tylko gąski zrywają. A ta piłka taka ciężka, taka fajna. No. No teraz będę mógł coś nagrać, ewentualnie jakieś The Walking. Jaką grę byście chcieli, żebym nagrał? Bo World of Tanks to ja się nie czuję dobrze, nie, chyba żebym poćwiczył. Fajnie by to wyglądało. Ten broni bramki, tak? O, gąskę mi zdjęli. Ale dobra, jedziemy. Fajnie, faulują zdejmowaniem gąsek. Znowu mi gąskę zdjęli. Fajnie to wygląda. Ciekawe, ile ten mecz trwa w ogóle. Bo już mi się to robi nudne. A nie będę wychodził w czasie rozgrywki. Widać, oni pewnie widzą, że ja jestem noob jakiś, że ja sobie nie radzę. O, tryb snajperski. Zapomniałem, że jest coś takiego jak tryb snajperski. Ale ładnie wygląda ten tryb snajperski. Normalnie bomba. Ta gra już jest 100 razy lepsza niż była kiedyś. I w HD mi to chodzi, kurczę, ładnie. O, chciałem strzelić w piłkę, ale nie trafiłem. Ja niestety skilla w ogóle nie mam, bo nie miałem do tej pory komputera, żeby skilla trenować. Bitwa kończy się za minutę, tak więc już fajnie zaraz się to ukończy i będę mógł zakończyć ten filmik. Jak widać, działa to fajnie. No, nie trafiłem piłki, no. Gol! Zwyciężyliśmy. Tak więc 2-1 dla nas. Bitwa zaraz się zakończy pewnie. A nie, to wygląda. Chociaż War Thunder czołgi są, zauważyłem, bardziej żywotne jakieś. Rzeczywiście. Koniec meczu. Zwyciężyliśmy. Ciekawe, czy jakieś doświadczenie w ogóle tutaj dostaję, czy coś. Ukończono piłkarz. Piłkarz roku 2016. Dostałem 5000 kredytów. Czyli chyba nawet całkiem fajnie. 500 doświadczenia. I... czy ja sam grałem? Wygląda na to, jakbym sam grał. Nie, wynik drużynowy. Ja jestem tutaj. Wyszedłem oczywiście najgorzej. Ja nie strzeliłem żadnej bramki. I tak to wygląda. Dobra, to był taki filmik test performance, żeby pokazać jak wygląda nagrywanie, czy FPS-y mi chodzą dobrze, a chodzą wyśmienicie, podoba mi się to. Tak więc pewnie coś się pojawi więcej na kanale z takich filmików i tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa!